Treningi są bardzo różnorodne i być może to jest magnesem działającym na seniorów. Tu nie ma pogoni, każdy rozwija się we własnym tempie. Aktywność fizyczna w wieku starszym jest bardzo potrzebną rzeczą. Seniorki czują się po zajęciach bardzo dobrze i z chęcią przyjdą na następne zajęcia, bo po prostu sprawia im to przyjemność. Oddajmy głos samym uczestniczkom, które dzięki zajęciom przeżywają drugą młodość i się z tym absolutnie nie kryją. Jest tak cudowna atmosfera, przede wszystkim pan trener, tyle atrakcji, od pływania kajakami po kijki przede wszystkim zrobiły furorę, dla mnie przede wszystkim, na kręgosłup. To coś cudownego. 6,5 kilometra robimy dziennie na przykład i ja nie odczuwam tego w ogóle. Bardzo jest potrzebny wszystkie panie, które zaczęłyśmy ćwiczyć. Są bardzo zadowolone. Nabyłyśmy dużej sprawności fizycznej, wytrzymałości, no i dobrze się bawimy. Zainteresowanie treningami już jest spore, ale kolejne osoby są mile widziane. Do trenujących na Ubinie można dołączać na kilka sposobów. Różne możliwości przez stronę Szkolnego Związku Sportowego, przez Stowarzyszenie Żółty Parasol, które działa przy Klubie Seniora na Ubinie. Ewentualnie może się dołączyć w każdej chwili na zajęciach, jak przechodzimy. Proponujemy często ludziom, którzy samotnie spacerują z kijkami, żeby się dołączyli. Nikt już nie ma wątpliwości, że program trenera senioralnego był doskonałym pomysłem. No nie wyobrażam sobie naprawdę, że to więcej pani nie robi tego, tylko siedzą w domu te panie starsze. No to jest coś cudownego, co miasto robi. Ten program przede wszystkim. Zalet programu jest naprawdę sporo. Nie tylko ze względu na to, że no, na kondycję fizyczną, ale to jest szansa wyjścia z domu, szansa spotkania się ze znajomymi. No i oczywiście, no, plus dla zdrowia. Ta część sezonu z trenerem senioralnym zbliża się do końca, ale jak się okazuje, zainteresowanych kontynuacją treningów także zimą nie brakuje. Działamy do grudnia, ale grupa myślę, że dalej przetrwa i będzie chodziła w zimie, bo panie są zacięte i na pewno kilka osób zechce aktywnie uczestniczyć w zimie dalej w zajęciach Nordic Walking. A ja z chęcią też pochodzę, bo to dla swojego zdrowia też robię. Treningi na Ubinie z trenerem Piestrakiem odbywają się w każdy poniedziałek o 9:00.